upadek gustów, upadek wartości, upadek jakości życia. Jeśli już tego nie zauważasz, mają cię w swoich sidłach. Otwórz oczy, uwierz, że to co oni próbują ci wcisnąć to fikcja. Czasem myślę, żeby mnie to nie wciągnęło, musi spotkać mnie banicja. Wszystko spada na mordę jak pijany żul na schodach. Zbliża się poziom akceptacji, dziś w modzie jest patologia umysłowa. Pedalstwo jak różowe polo z postawionym kołnierzykiem. Iloraz inteligencji na równi z ołowianym żołnierzykiem. Tyle bezguście, bez talencie dziś robi za wszelki autorytet. Moralny degenerat dziś mi mówi jak ma wyglądać moje życie. Przyjdzie tandeta, kisz, wszystko po najmniejszej linii oporu. Wszystko miałkie, nijakie wokół królestwo bez honoru. Nie ma miejsca na sprzeciw, inne myślenie tłamszone jest w zarodku. Bądź jeśli uda się czemuś innemu przebić, jest wyśmiewany na każdym kroku. Sztampa aż do bólu, wszelkiej innowacji deficyt. Wszystko byle jak, byle było, nic więcej się nie liczy. Nie idziesz za stadem, wtedy nie ma cię, dostajesz bilet wilczy. Nikt za tobą nie zapłacze, jeśli nie dajesz trzymać się na smyczy. Wirtualna rzeczywistość to adekwatny oksymoron. Pozorna wolność, bylebyś nie podpadł przez nich raz ustalonym normom. Tam gdzie nie ma alternatywy, masz być nijaki, albo macie nie być wcale. Masz być na siłę szczęśliwy, nawet zdając sobie sprawę, jakie to banalne. Stajesz się wyrzutkiem, gdy nie chcesz brać udziału w tym teatrze marionetek. Gdy nadchodzi ci choć cień refleksji, że nie tędy droga przecież. Że nie chcesz być nigdy taki sam jak oni. Stawiani za wzór, za kolory w szarej codziennej monotonii. Lecz w obliczu niebezpieczeństwa nie każdy z nich wytrzyma próbę. Większość jak szczury ucieknie. Wtedy opadną maski i każdy się dowie, kto tylko był na pokaz i był swoją karykaturą bezsprzecznie. Upadek gustów, upadek wartości, upadek jakości życia. Jeśli już tego nie zauważasz, mają cię w swoich sidłach. Otwórz oczy, uwierz, że to co oni próbują ci wcisnąć to fikcja. Czasem myślę, żeby mnie to nie wciągnęło, musi spotkać mnie banicja. To wszystko jest tak niepojęte, że już dawno przestało być śmieszne. Setki kalek, podróbek, wszystko jak spod jednej igły wyjęte. Umysłowe kalectwo to teraz jest na topie. Sprzyjanie tak bliskim gustom, że kiedyś coś takiego nie mieściłoby się w głowie. Wodogłowie, porównania jemu chcą teraz wszystkich zmusić. Że coś w tej kwestii się zmieni, nie ma co się łudzić. Panicznie się boją niezależnego myślenia. Wtedy jesteś niemile widziany, lepiej gdybyś bał się własnego cienia. I najlepiej mówił nie na temat, jakbyś miewał przywidzenia. Wraniał się od odpowiedzialności, udawał jakbyś o niczym nie wiedział. Pytany o coś w inne rejony i skróty myślowe uciekał. Niedoczekanie twoje, gdy samemu sobie nie zaczniesz zaprzeczać. Najlepiej na niczym się nie znać, jednocześnie udając od wszystkiego speca. I wszystko płytko, płytko, że płycej się już nie da. Tak się tworzy kariera, po trupach do celu idzie tyle lewiega. I pamiętaj, nie ma tabu, wszystko jest na sprzedaż. Jedna przestroga, wyjścia stamtąd nie ma. Nikt potem ładnie się nie uśmiecha. Nikt potem nie pomacha na do widzenia. Więc przemyśl jeszcze raz, po której chcesz być stronie. Czy po stronie prawdy, czy fałszu, który prawdą jest tylko pozornie. Przekornie. Upadek gustów, upadek wartości, upadek jakości życia. Jeśli już tego nie zauważasz, mają cię w swoich sidłach. Otwórz oczy, uwierz, że to co oni próbują ci wcisnąć to fikcja. Czasem myślę, żeby mnie to nie wciągnęło, musi spotkać mnie banicja.